Nowa restauracja, okazja do spożycia ciekawej palety trunków. Co jest ważnego podczas tego całego procesu dobierania win? Rzecz jest podniecająca w każdym razie, bo wszystko, co się rodzi nowe, prowokuje do pomysłów, do skojarzeń. Kuchnia oczywiście jest najważniejsza, czyli to, co proponuje kuchnia, a wino jest do niej dodatkiem. Ja mam taki pomysł, że tak powiem, na konsumencki, że jak wiem, co sobie ugotuję, to potem do tego komponuję wino, a ponieważ mam ich sporo różnych. Są ludzie, którzy komponują to odwrotnie, czyli mają jakieś wino i myślą, co do niego zrobić. Ale restauracja jednak to jest kuchnia, a wino do niej powinno być doskonale skomponowane. Kuchnia włoska dała nam między innymi także niesłychane bogactwo sałat, kompozycji tych sałat jako osobnych dań. Poza tym przyniosła królewskie dzisiaj danie światowe pod tytułem pizza, które jest właśnie zestawem wszystkiego, co w kuchni włoskiej jest, czyli ciasta i dodatków i przede wszystkim królującego w tej całej kuchni pomidora. On jest podstawą obok oliwy całej kuchni włoskiej. Do tego dodatkiem są wina również proste. W karcie znajduje się kilka win, które mówią o tym, że istnieje także poza prostymi winami, towarzyszami takiego jedzenia, istnieje także półka win wyższych, ale nie nią chcemy tutaj strzelać. To nie jest karta ekskluzywna. 80% tych win, jak powiedziałem na konferencji, nie przekracza ceny 100 zł w restauracji. Chcę powiedzieć to wyraźnie, czyli ze wszystkimi możliwymi marżami. Chcemy, aby były dostępne te wina. Są tutaj podawane na kieliszki, są podawane w karafkach, czyli tak, aby człowiek mógł skorzystać z tego wina bez obawy, że potem będzie musiał prowadzić samochód czy coś takiego. Jedzenie i wino to jest celebra pewna, to jest siedzenie przy stole, to jest rozmowa, to jest coś takiego, czego nam brak. Stąd taka, że tak powiem, taki zestaw osobowy tutaj, stąd mój chętny akces do tego, żeby taką listę tworzyć. Czy łatwiej układa się listę win dla restauracji drogich, bardzo luksusowych, czy takich, które oferują kuchnię dla bardziej, może nie przeciętnego, ale dla konsumenta takiego bardziej popularnego? Nie mam takiego doświadczenia w uchwalaniu i kreowaniu kart winnych. Na ogół zajmuję się swoimi specjalistycznymi sklepami i importem do nich, i dystrybucją tych win. Nigdy nie lubiłem ekskluzywności wina. Jesteśmy na etapie niespełna 2 litrów wina importowanego, gronowego na twarz Polaka dzisiaj. To jest mniej więcej tyle, ile Duńczycy pili w 1952 roku. W związku z tym jego ekskluzywność, jego górne półki są ornamentem niezbyt pasującym do całości. Owszem, są ludzie, są kolekcjonerzy i pasjonaci, którzy pijają wina drogie. Ja się nimi specjalnie nie pasjonuję i nie zajmuję. Interesuje mnie bardziej, i to wcale nie z powodów merkantylnych, upowszechnianie wina, a zatem bliższy mi jest temperament takiej restauracji i karta, w której wino jest radosnym, ale niedrogim dodatkiem, aniżeli wszystkie wina rocznikowe, przechowywane i bajeranckie.